Siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 22 czerwca. Jak widzicie, udało mi się znaleźć opaskę na głowę do GoPro, więc mogę nagrać vloga. Dzisiaj odcinek z czyszczenia magazynów. Ładujemy ostatnie auto pszenicy. Wprawdzie chyba nawet nie będzie pełne. Tak liczymy, że będzie tutaj gdzieś 20 ton, może 22 tony. Więc takie prawie pełne. Ale towar jedzie blisko, więc już doładowywać nie będziemy. No i tak, co do pszenicy, myślę, że tutaj, no licząc, że będzie tutaj 22 tony, no to można zrobić już małe podsumowanie. Średni plon z zeszłego roku z pszenicy wyniósł 9 ton 200 kg, także jest to nasz rekord. Jeśli chodzi o plonowanie, poprzedni rekord, gdzieś tam z całości oczywiście areału, powiedzmy z 50-60 hektarów, to był 8 800 kg. Także no bardzo dobry rok, jeśli chodzi o pszenicę. Cena sprzedażowa też dobra, no wiadomo, pierwsze gdzieś tam po 800, rekordowo po 1500 sprzedane. Dzisiaj ładujemy po 960, z tym, że kontrakt podpisany już wcześniej. Jako taka ciekawostka dodam, że ceny pszenicy paszowej są wyższe od konsumpcyjnej na porcie. Po prostu, no się wiadomo, firmy robiące pasze czy młyny muszą zaopatrzyć, bo wiele towarów wyjechało w tym roku, bo był po prostu drogi. No i to jedzie gdzieś tam na pasze, cena dobra, plon też bardzo dobry. Wydaje mi się, że w tym roku już takiej średniej nie będzie, no znaczy na pewno nie będzie takiej średniej, bo na słabszej ziemi już niestety dosyć mocno ta susza zabrała swoje żniwo, dosyć mocno przypaliło. Trzecia klasa, no jak popada dzisiaj, to będzie sypała. O, mam telefon. Trzecia klasa będzie sypała, ale no wiadomo, czwarta, czy gdzieś tam jakieś łatki nawet słabszej, to no już jest przepalone, ale nie jest źle. Właśnie a propos deszczyku, dzisiaj z samego rana, teraz jest godzina 8, dzisiaj o godzinie 6 obudziła mnie burza. Wprawdzie poszło gdzieś bokiem, obok napadało więcej, ale dobrej 6 mm na później nadawane jest jeszcze troszkę, jakby spadło jeszcze z 10 literków, to byłoby pięknie akurat na to nalewanie ziarna w pszenicy, no z czegoś to musi nalać, tak, ten plon. Także no czekamy na deszczyk, powoli czyścimy magazyny, mówię, tutaj zostanie jakaś tam końcóweczka, dosłownie pewnie tam z 8 worków zostawimy, takie zmiotki przy ścianie, co nie chwycę, się to później zaworkuje. I no będzie dla kurek jeszcze, tak, do zrobienia paszy, bo też robimy, mieszamy paszę dla kur. Coś tam musi zostać, wiadomo, że same żniwa lepiej dać starą, gdzieś tam z worków, z zapasu, niż świeże ziarno. Mówi się, że to niezdrowe, chociaż na dobrą sprawę nic by się pewnie nie stało. No i mówię, czyścimy magazyny, będziemy musieli zagazować, wiadomo, no problemu z robakiem w tym roku nie było. W sumie odkąd mamy nową halę, to ani razu nie mieliśmy robaka chyba na hali. Nie zapeszając, jedzie ostatnie auto Medion do małego przeglądu. Tutaj widzicie, stoi, już czeka na te żniwa. Teraz ostatnie temperatury dosyć mocno przyspieszyły dojrzewanie tych zbóż. Myślę, że żniwa będą w okolicy 15 lipca. Może rzepaki, pszenice pewnie niewiele później. Zobaczymy, jak się dalej rozłoży pogoda. No ale już powoli trzeba myśleć o przygotowaniu, jakiś tam jeden pasek jest do zmiany, filtry wymienić musimy, no jakieś tam pierdołki, wiadomo, zawsze coś jest do zrobienia, do przeglądu. A no i do załadowania zostało jeszcze gdzieś tam około 6 ton jęczmienia jarego, też to będzie załadowane, będzie sprzedane, to akurat mamy na starym magazynie, na stodole jeszcze. No i widzicie, późno sezon się kończy, za miesiąc będzie nowe zboże. W tym roku mówię, no tak dawno nie było. Wprawdzie no wszystko idzie do góry, tak, więc nie dziwo, że te zboża poszły, bo też musiały pójść do góry. Chociażby nawozy, tak, no RSM, no teraz się kręci około 1000 zł. No do ceny pszenicy to i tak nie wychodzi źle, bo no za tonę pszenicy możemy kupić tonę RSM-u, a wiadomo, no tona RSM-u starczy nam na
no większy areał jak hektar, tak, i jakoś to się tam będzie równoważyło. Polifoskę pod rzepak i polidab zostało mi z wiosny. Pomyliłem się gdzieś tam w obliczeniach, zamówiłem chyba 5 albo 6 ton za dużo. Na razie to tyle będzie z nawozów, gdzieś tam polifoski po 200 kilo, polidabu po 100 się da. Tam gdzie polidab, to na wiosnę pójdzie sól potasowa. No i że nawożenie rzepaku będzie zamknięte. Na razie to, no co do odmian jeszcze nie wiem, rozważam, poczekam w sumie na żniwo, zobaczymy co tam wyjdzie w okolicy ciekawie, bo przede wszystkim na to trzeba patrzeć. No i tak to idzie. No ostatnie słonko dało w kość, tak? Gdyby nie te upały, to te słabsze kawałki wytrzymałyby dużo, dużo dłużej. No ale to wiadomo, uprażyło się na pniu. O, jeden właśnie pozytywny taki aspekt tego, że takie słońce było, że przygrzewało. Fotowoltaika teraz piękne produkcje robiła. Praktycznie pod 80 kW dziennie. Także no to już jest jakiś tam, no fajny prąd, fajnie zrobiony prąd. Uważam, że no zwraca się to powoli, tak? Już połowę zakładanego planu produkcji na ten rok mamy. No a gdyby ktoś był zainteresowany, to polecam chłopaków z Omifili Innovations, zrobią dobrą cenę, wiadomo, dobre panele, dobry inwerter, dobra cena i wszystko się szybciej zwraca. Także no, mówię, to jest inwestycja w przyszłość. O, tam widzicie nawet kałuża po tym deszczyku, no jak to cieszy, jak to popada po takim okresie bez deszczu. No powiem wam tak, no kwiecień, poza tym, że zimno, bardzo sprzyjający, maj padało. No i te roślinki, to wszystko takie rozpieszczone tą ilością wody, jarę w szczególności. I tutaj bach, przychodzi czerwiec, upały, opady, 10 litrów chyba na początku czerwca, do teraz nie spadło nic, mamy ci 22. Także no, dobra ziemia, tak? Wiadomo, że piach nie wytrzyma, dobra ziemia wytrzyma więcej. No i tak to wygląda. Trzeba się spinać, jeszcze w międzyczasie teraz dojdzie nam buraczek do zbioru, myślę, że nie dłużej jak 2 tygodnie, także przed żniwami jeszcze będziemy mieli małe żniwa buraczkowe. Kopiemy już ziemniaki zresztą widzieliście. No i właśnie, dajcie znać, czy udało się wszystko sprzedać, czy nie. Co do sprzedaży, no to wtopa, nie wtopa, no od żniw i tak było dobrze, w żniwa rzepak był 1550-60, najtaniej sprzedane po 2000. Najlepiej po 2400, no a teraz trzeba sprzedać po 2900, to już w ogóle jest istne szaleństwo cenowe, ale no co, nie ma co gdybać, cena nas zadowalała, wynik wyszedł dobry, muszę odebrać, bo tutaj już się ktoś drugi raz dobija. No i tak, sama końcóweczka, mówię, trochę tego zostało, ale trzeba sprzątać, nie ma co tego zostawiać do przyszłego roku, bo świeże zaraz będzie, a mówię, jeszcze jakiś robak, po co tu ma wleźć w to i po co zasypać nowe ze starym, pomieszać to. No, także dajcie znać, jak tam u was sytuacja, czy popadało, czy nie popadało. Widziałem, że rejonami duże gradobicie przyszło. No, teraz na tej końcówce sezonu, po takiej pogodzie, no grad to właśnie bardzo duże ryzyko, że coś tam się pójdzie nie po naszej myśli. No, ale na pogodę wpływu nie mamy. Trzeba się cieszyć, jeśli dobrze tam na tym polu będzie, nawet to mówię, poprzypalało, no co roku było poprzypalane, jakiś ten plon zawsze wychodził, w tym roku mówię, no piach też, tam 4B, 4A poległa, już też powiecie, o, 4B, 4A, dobra ziemia, mam 5-6, no tak, dla mnie to jest słabsza ziemia, trzecia klasa, no to nie widać tej suszy, no i co tutaj więcej mówić, jak mi coś przyjdzie na myśl jeszcze, to dogram w drugiej części odcinka, a tymczasem rozłączam i to tyle. O, i to jest to, o czym mówiłem, gdzie dobra gleba, gdzie wody nie zbrakło, gdzie była zrobiona dobra ochrona, to pszenica się pięknie trzyma. Zobaczcie, 30 czerwca, jutro mamy lipiec, 3 liście zielone, odmiana euforia.
No i tutaj poszedł petarda, zabieg na tę dwójkę. Na tę dwójkę tutaj poszedł Elatus w dawce 0,9 litra. Nie wiem, może to za sprawą tego. Jedno z drugim, tak? Bo i dobra gleba, dobra ochrona. No i mamy piękną pszenicę, która tutaj posypie, tak? Nie położy się, bo jest dość sztywna, nie jest tak wysoka. Zobaczcie, do pasa. Dobra, to tyle w dzisiejszym filmie. Trzymajcie się, na razie, cześć.